Dziękuję Państwu, żeście przyszli słuchać i zapraszamy do współrozmowy z nami. Czy to ja tak bzyczę co jakiś czas? Podejrzewam, że tak, bardzo podobno nas było słychać, jak rozmawialiśmy w kuluarach, w związku z tym już wiecie Państwo, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Ale kto rozmawiać dzisiaj będzie, to przedstawienie jest dosyć akurat tych osób dzisiaj, naszych gości, a każdy gości naszych. Takie niepotrzebne, dlatego, ale muszę powiedzieć, że dla porządku, że mamy trzech przedstawicieli trzech różnych dyscyplin sztuki, czy dziedzin sztuki. Panią Katarzynę Kozyrę, którą nazwać można, nie wiem, no, ważną artystką, wybitną, zawsze się boję takich słów, ale no, ważną artystką naszej współczesności. Pana dziełach pani Katarzyny Kozyry, jakbym zaczął mówić, to bym mówił za długo, dlatego że powiedziano mi po pierwszym spotkaniu, że za długo przedstawiam gości, bo wymieniałem ich dokonania, w związku z tym nie będę się rozwodził. Pan Paweł Passini, reżyser teatralny, ale też twórca, tak rozmawialiśmy o internecie, twórca teatru internetowego. Tam jest druga informacja podawana zawsze i w kultura.pl, i w wirtualne, i w Wikipedii. W związku z tym ja zapytam też potem o rangę i znaczenie tej informacji, czy to jest taki news typowo prasowy, czy to faktycznie jest tak istotne. I pan Przemysław Dakowicz, który jest poetą, pisarzem. Obaj panowie są z tego samego rocznika, 77, co sprawdziłem. I to jest ciekawe, bo to jest taka no, koincydencja lub nie. Tyle. No. Celem naszym jest co tydzień, co miesiąc tych spotkań jest wbrew pozorom refleksja nad tym, co miał do powiedzenia o sztuce Jan Paweł II, ale też tak naprawdę o tym, co Państwo, nasi goście jako artyści myślą na temat tego, co powiedział papież i też myślą na temat siebie samych, na tematy zaproponowane przez refleksję Jana Pawła II. Stąd ja tak sobie postanowiłem, że zawsze te spotkanie będę zaczynał od pewnego fragmentu z tego znanego listu do artystów i potem pytał Państwa o to, w jaki sposób te tematy poruszane przez papieża są, czy nie są dla Was ważne, jako dla ludzi sztuki. I ten cytat, do którego chciałbym zacząć, to jest taki. Społeczeństwo potrzebuje bowiem artystów, podobnie jak potrzebuje naukowców, techników, pracowników fizycznych i umysłowych, świadków wiary, nauczycieli, ojców i matek, którzy zabezpieczają wzrastanie człowieka i rozwój społeczeństwa poprzez ową wzniosłą formę sztuki, jaką jest sztuka wychowania. W rozległej panoramie kultury każdego narodu artyści mają swoje miejsce, gdy idąc za głosem natchnienia tworzą dzieła naprawdę wartościowe i piękne, przymiotnik, naprawdę wartościowe i piękne, nie tylko wzbogacają dziedzictwo kulturowe każdego narodu i całej ludzkości, ale pełnią także cenną posługę społeczną na rzecz dobra wspólnego. Koniec cytatu, początek refleksji naszych gości. Słowa te wprowadzają w pytania z zakresu społecznego wymiaru waszej też Państwo sztuki. I to jest pytanie pierwsze do Państwa, które z tej listy, którą Wam posłałem, jest. Czy sądzicie, że społeczeństwo, tak jak tutaj jest mówione, potrzebuje Was jako artystów? Katarzyno, potrzebuje społeczeństwo Twojej sztuki, według Ciebie oczywiście. Zamiast społeczeństwa nie jesteśmy w stanie mówić, niestety. Mikrofon, jakbyś zechciała. Masz mikrofon, ale masz taki fizyczny, że tak powiem. Czy społeczeństwo mnie potrzebuje? No.
Wydaje mi się, że mnie potrzebuje, tak jak potrzebuje dentystę, naukowca właśnie, tak jak mówi Jan Paweł II, nauczycieli, rodziców. Co tam jeszcze? Nie, no tam było sporo wymienionych typów. No sporo było. To znaczy, no artyści też jak gdyby, myślę, że być może są nawet bardziej potrzebni od... Nie, wszyscy są na równi potrzebni. Aha. A czy twoim zdaniem to potrzeba w stosunku do artysty jest taka sama jak do tych innych, czy innego typu jest to potrzeba? To znaczy, ja mogę powiedzieć, co artysta potrzebuje. Znaczy, artysta potrzebuje, żeby mógł iść w stronę, w którą on uważa, że powinien iść. Nie powinien podlegać żadnym ograniczeniom, nie powinien też podlegać, nie wiem, biurokracji katolickiej, protestanckiej, żydowskiej, nie wiem, muzułmańskiej. Powinien, będzie potrzebny tylko i wyłącznie wtedy, kiedy się mu to zapewni. A państwowej nie dodałaś biurokracji? Państwowej, dziwnie. Jakiejkolwiek Aha. biurokracji. Dobrze, dziękuję uprzejmie. A panie Pawle, jak to w pana przypadku jest zrozumieniem tego działania i odbiory, czyli potrzeby tego? Znaczy ja zajmuję się takim, czy uprawiam taki fragment, takie poletko, w którym ta umowa pomiędzy artystą a odbiorcą, a właściwie coraz częściej chcemy, żeby tak było pomiędzy artystą a współuczestnikiem czy świadkiem, tak jak chcemy o tym myśleć w teatrze, pragniemy, próbujemy o tym myśleć, to w teatrze ta umowa jest za każdym razem odnawiana. Ona jest w ogóle treścią i sensem teatru. I aktor wychodzący na scenę, czy reżyser akuszerujący temu momentowi, kiedy aktor wychodzi na scenę, zawsze od początku też w akcie tworzenia też przeżywa i, że tak powiem, na własnym ciele, na własnej skórze doświadcza tej przestrzeni, którą widz mu stwarza. Znaczy, żaden teatr nie może się odbywać bez widza. I właściwie nawet to jest tak, że to, co my robimy w teatrze, szczególnie w tym momencie, w jakim teraz jest, teatr jest w tej chwili, to jest trochę taki rodzaj przesuwania tych, czy badania tych granic, jak długo, co my jeszcze możemy zrobić, jak daleko możemy się posunąć, żeby dojść do jakichś takich granic tej przestrzeni, którą widz nam, którą odbiorca nam stwarza, i jak daleko możemy przeciągnąć odbiorcę na tą swoją stronę, żeby zrobić z niego współuczestnika tych spraw, które próbujemy uruchomić, które próbujemy rozpętać. Jeszcze z innej strony z teatrem jest tak, że on jednak za każdym razem jest próbą powiedzenia w nowy sposób słów, które już istniały wcześniej, powiedzenia ich od nowa po to, żeby one rezonowały, żeby nasyciły się znowu sensem. I my próbujemy to robić. Mówię my, bo pewnie w imieniu jakiegoś może pokolenia albo jakiejś takiej grupy, która jakoś tam kształtuje obraz tego współczesnego polskiego teatru. Próbujemy bardzo mocno redefiniować teksty, na które w jakimś sensie jesteśmy skazani. Czyli próbujemy pracować nad tym, po co nam jest kanon. I mam wrażenie, że pracując nad tym, to jakby sensu stricte cały czas się zmagamy z tym o co pan pyta. Mhm. Ale rozumiem jeszcze, że to przybliżanie się, czy też próba pewnej pracy z widzem, to jest zbliżanie się, czy zapraszanie mocniejsze widza do tego działania. Czy to jest rodzaj poszukiwania pewnych formalnych rozwiązań, czy raczej jest to druga rzecz, to szukanie kanonu, porozumienia w tekstach, na przykład, że wybieramy teksty, które są znane odbiorcy
i przy tych tekstach znanych odbiorcy powszechnie spróbujemy coś, jakby nawiązać to porozumienie ściślejsze, czy też szukamy formalnych rozwiązań w teatrze, takich, które jeszcze bardziej tego widza, tą granicę między widzem a... Ja znam pana spektakl jeden, ten Hideout, Kryjówka, i tam faktycznie wydaje mi się, że nie wiem, czy państwo to byli, widzieli, byli częścią tego czegoś, to jest poczucie fizyczne obcowania też z tym, co się dzieje. To o tym pan mówi między innymi, czy jeszcze o czymś innym? Też o tym, ale nawet na takim gruncie, nie wiem, jestem świeżo po premierze Dziadów w Teatrze Opolskim i mam do czynienia z grupami ludzi, którzy są gimnazjalistami, licealistami i którym ich nauczyciele próbują przybliżyć tekst, o którym mówią, że jest taką nieusuwalną częścią kanonu. I w tym tekście, w następujących po sobie scenach, mamy najpierw takie zjawisko jak gusła, to znaczy, że wcielają się duchy. Następnie mamy takie zjawisko jak egzorcyzmy. I jeszcze mamy do czynienia z takim jakimś monstrualnym bluźnierstwem, jakim jest wielka improwizacja, które też jest takim w naszej tradycji, jest jednym z takich wzorów tego gestu, jaki artysta może, a może nawet powinien wykonywać. I teraz dla mnie to jest sytuacja trochę demoniczna, jak spotykam się z tymi nauczycielami i tymi uczniami, bo mam poczucie, jakbyśmy dotykali, mieli tekst, który dotyka jakichś niezwykle istotnych problemów, tylko my kompletnie nie mamy narzędzi, żeby o tym rozmawiać, no bo w jakiś sposób nie są te doświadczenia doświadczeniami naszymi, a równocześnie cały czas twierdzimy, że to jest nasz narodowy tekst. To bardzo mi przypomina taką sytuację, która mi się zdarzyła niedawno, kiedy zostałem poproszony o to, żeby zrealizować spektakl na Białorusi w teatrze i poproszono mnie, żeby to była polska klasyka. Ja zaproponowałem Dziady, i usłyszałem, że to jest białoruska klasyka, a nie polska. Po czym pojechaliśmy tam na Białoruś pracować z aktorami na miejscu. Okazało się, że oni tego tekstu nie znają, ale równocześnie, że twierdzą, że jest to ich tekst, który jest częścią ich kanonu. Ciekawy sposób też rzuca światło. Oczywiście przyglądamy się sami w tym lustrze, na ile to, co my... No bo jednak w procesie edukacji przyjmujemy tych tekstów, tych treści, przyjmujemy bardzo dużo. Ja mam takie wrażenie, że ja jestem gdzieś na początku takiego procesu, gdzieś dużo dalej. Mam wrażenie, że gdzieś w jakimś dalszym punkcie jest na przykład pani Katarzyna ze swoją pracą, ze swoją twórczością. Gdzieś może w punkcie, w którym my się już możemy z pewnych rzeczy wyzwolić, które w tym procesie edukacji przyjmujemy i które wcielamy i które się stają jakimś takim składnikiem, czasem niezrozumiałym tego, kim jesteśmy, które zaczynają nas tworzyć, a co do natury, których nie czasem nie zadajemy sobie pytań. Więc... To po prostu chodzi o to, żeby te wszystkie słowa, które połykamy i te wszystkie treści, które połykamy i przekazujemy następnemu i następnemu pokoleniu, żeby one tam nie były bez sensu, tylko żeby spróbować z tych rozsypanych elementów ułożyć jakieś zdrowe, normalne, poszukujące społeczeństwo. Mhm. Bardzo, bardzo dziękuję. To jest o tyle istotne, że wspominamy o słowie też. I z kolei chciałem spytać Przemysława. Przepraszam, że tak was wypytuję, ale na początku zawsze trzeba wypytywać, żebyście coś powiedzieli. Bo to są różne dziedziny sztuki. Pani Katarzyna jest sama z działaniem artystycznym. Pan jest zawsze... Jednak teatr jest pewnym działaniem grupowym, społecznym, że pan bez widza, czy też widowni, która uczestniczy, tego nie ma. W przypadku literatury to wydaje mi się, że jest dosyć indywidualne działanie, takie, które tego aspektu odbiorczego, czy też tego aspektu
społecznego czy międzyludzkiego tak... Nie wymaga. Prawda? Nie wymaga, czy wymaga, jak to jest? W samym akcie twórczym tak można by rzeczywiście zadać pytanie, czy jest taka konieczność odbiorcy. Ja uważam, że absolutnie tak. Bo w ogóle jestem przekonany, że myślę, że zresztą powiem truizm jakiś, że kultura jest przestrzenią interakcyjności, to znaczy nie jest możliwa do pomyślenia jako jakiś twór laboratoryjny, prawda, który dzieje się w przestrzeni pozbawionej tej potencji dialogu, prawda? Kultura w ogóle jest dialogiem, jak sądzę, w swoim najbardziej pierwotnym znaczeniu. Ona powstaje w momencie styku jednego z drugim, prawda? Nigdy, nawet jeśli sam akt twórczy zakłada doskonałe wyobcowanie i oddzielenie od tej przestrzeni wspólnej, to ostatecznie dzieło domaga się tego, żeby się sprawdzić w oczach innych. I w tym sensie to myślę Państwo zdecydowanie lepiej i łatwiej mogą się na ten temat wypowiadać, a szczególnie Pan, dlatego że to doświadczenie teatru jest jakby takim najbardziej pierwotnym i źródłowym doświadczeniem kultury śródziemnomorskiej, zresztą nie tylko śródziemnomorskiej, takiego wejścia w sztukę, prawda? Czy wejścia w akt twórczy. Natomiast literatura w pewnym sensie stawia jakieś granice, czy samo powstanie tekstu nie zakłada konieczności istnienia, czy bezpośredniego towarzyszenia temu, kto pisze, tego, kto jest odbiorcą, prawda? My oczywiście zajmując się polonistyką z Krzysztofem wiemy też, że w utwór literacki, w ogóle w każdy, jak sądzę, twór sztuki wpisany jest ten potencjalny odbiorca, prawda? Ten, kto wytwarza dzieło sztuki, nawet jeśli tego nie chce, czy powiedzmy to nie jest do końca uświadomione, musi brać pod uwagę obecność, jakąś strukturalną obecność w dziele tego kogoś, kto jest odbiorcą. I w tym sensie wydaje mi się, no, trudno by było odpowiedzieć, że sztuka jest niepotrzebna w obiegu społecznym, ponieważ ona jest jednym z elementów tego naszego codziennego, nieustannego rozmawiania na rozmaite tematy. I choćby tego, że spotykając się tu możemy mieć rozmaite zdania, bo na przykład kiedy pan mówi o dziadach, zastanawiając się nad ich czy aktualnością, czy przekładalnością tego kodu mickiewiczowskiego na naszą współczesność, to ja mogę powiedzieć, że odwołując się tutaj do jakiegoś doświadczenia pedagogicznego, czyli do rozmów ze studentami o dziadach właśnie, ponieważ tak się składa, że prowadzę kursy z literatury romantyzmu, że być może to jest kwestia też moich pewnych zainteresowań i jakichś tam półek z fascynacjami osobistymi, czy jakimiś idiosynkrazjami, czy synkreziami, czy czymś tego typu. Ale otóż pierwsza rzecz, którą mówię przy omawianiu trzeciej części Dziadów, że mamy tutaj, proszę Państwa, oto dramat, w którym nie zdajemy sobie z tego sprawy, najważniejszym doświadczeniem ludzkim jest doświadczenie demoniczności właśnie. Tego my w zasadzie w szkołach o tym nie mówimy. Rzeczywiście kwestia opętania, sceny, która kończy się niemal bluźnierstwem ostatecznym, grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, moglibyśmy powiedzieć, tak? I egzorcyzmami długimi, przeciwstawienie postaci pysznego artysty pokornemu księdzu Piotrowi, prawda? To jest pewna rzecz, której my nie jesteśmy w stanie przy użyciu codziennych naszych instrumentów odbiorczych wyłapać. Natomiast ja się tutaj bym się pewnie spierał z Panem, czy na pewno nie byłbym gotów powiedzieć, że są to dzieła, które nas konstytuują. My tego nie rozumiemy i w zasadzie powinniśmy, bo tak zrozumiałem Pańską wypowiedź, być może błędnie, że powinniśmy ten balast, którym one w istocie są, czy takie obciążenie kulturowe, które one stanowią, zrzucić, żeby
poczuć się jakby w samym środku, czy w samym centrum tej kultury, którą nazywamy współczesną. To znaczy, ja jestem głęboko przekonany, że pewnie źle zrozumiałem, prawda? Bo to... Ja nie zdaję sobie sprawę co do nieproporcjonalności wyzwania, jakie stawiają dziady komuś, kto w wieku kilkunastu lat dostaje to w pakiecie z informacją. To jest najważniejszy, arcydramat. Tak. To jest tekst, na którym zbudowany jest nasz teatr. Czyli na czym on jest zbudowany. To jest tekst, który jest bardzo mało teatralny tak naprawdę. Albo jest teatralny w bardzo specyficzny sposób. Ale też nie chciałbym, żebyśmy... Na temat dziadów... To kiedy indziej zrobimy tak rozmowę. Nie myślę, że to jest balast. Myślę, że my już te toposy, te fragmenty, te odłamki, my już mamy. My to mamy w krwiobiegu. Ja nie mówię, że powinniśmy się z tego oczyścić. Natomiast to nie jest jakaś spójna całość, tylko to jest coś bardzo fragmentarycznego, co jest bardzo pewnym zadaniem, na które programujemy ludzi w procesie edukacji. I jakby ten zestaw, te koany, które oni dostają, otrzymując takie zadanie, jakim są dziady, wydaje mi się, że one są trochę ponad te inne narzędzia, które otrzymują w procesie edukacji. Znaczy, to jest trochę dla mnie taka sytuacja, jakby człowiek, który uczy pływać w basenie, nagle wyrzucił swojego ucznia na środku oceanu podczas burzy. I mówi, no i się ratuj teraz. A to jest kwestia pewnej hermeneutyki, myślę, też w procesie kształcenia, to znaczy tego osadzenia człowieka rozumiejącego ucznia w przestrzeni właściwej, czy powiedzmy w kontekście historycznym, obyczajowym, prawda, religijnym, epoki, z której pochodzi dzieło. I wtedy rzeczywiście ten problem znika. To było ciekawe jako zagadnienie teatralne, ale przecież nie mamy na to przestrzeni, że temu się... Bo ja chętnie bym z panem porozmawiał jako ktoś, kto się romantyzmem zajmuje, prawda? Tego się obawiamy z panią Katarzyną, żebyście weszli i widzami być może. Natomiast przenosząc ten temat już bardziej konkretnie, bo oczywiście też nie jesteście państwo bez przyczyny zaproszeni tutaj dzisiaj, bo ta papież wyraźnie mówi o czymś takim jako o sztuce, jak o pewnym projekcie wychowania. To jest taka stara definicja kultury, kultura, animi, uprawa ducha i tak dalej, i tak dalej. Klasyczna, można się z nią zgadzać lub nie, ale jest to pewna wizja, taka, po co jest kultura, po co są dzieła sztuki i tak dalej, i tak dalej. Z tego, co powiedział pan Paweł, to rozumiem, że on traktuje to zadanie bardzo serio. No, w teatrze swoim i w tym działaniu. To, o czym mówiliście, to dokładnie to pokazuje, że wam chodzi o tego, o sztukę, o kształtowanie człowieka, czy w sytuacjach, jak się on znalazł. Jestem ciekawy, bo pani Katarzyna jest znana jako artystka sztuki krytycznej. Wydaje mi się, że przynajmniej takie nalepki są gdzieś przyczepiane. Pytanie jest takie, czy pani, czy w ogóle ktoś zgadza się pani z tą nalepką? Jeżeli tak, no to w takim razie, czy to nie jest jakiś projekt wychowywania odbiorcy? Sztuka krytyczna, która ma na celu, no właśnie, co ma na celu i jakby to krytycy mówią, a ja też rzadką szansę mam rozmawiania z artystką. W związku z tym, czy pani ma poczucie, że pani wychowuje, sztuka pani wychowuje? To jest mikrofon, przepraszam, aż będzie wygodny. Znaczy nie, no na pewno nie myślę o tym, żeby kogoś wychowywać. I wydaje mi się, że jeżeli oczekuje się od artystów, że oni właśnie mają teraz wychowywać, to się ich zawęża, nie wiem do czego, bo tak jak mówiłam przedtem, bez struktur, bez formatów, mi się wydaje, że artysta to jest ktoś taki, który jakby sam się uczy poprzez to, co robi, a na pewno nie myśli w pierwszej kolejności o tym, żeby wychowywać innych.
To skąd się wziął termin sztuka krytyczna? Ja nie wiem, bo ja go nie wymyśliłam. Wiem, ale jakby należy oponować przeciwko temu... No jakoś trzeba... Temu terminowi, o to mi chodzi. Nie, no jakoś trzeba sobie poradzić z jakimś tam zjawiskiem zebrać to zjawisko do kupy, żeby móc je odłożyć na bok. To jest zupełnie normalne. Czyli, że jest to forma szufladkowania działań artystycznych według jakiegoś tam klucza, który się, jak rozumiem, krytykom... Mi się wydaje, że to jest jak gdyby forma jakby to... Jak się nazywa słowo... Ojejka. No zrobić coś takiego, żeby mina nie wybuchła. Rozbroić minę? Tak, rozbrojenie. To jest rozbrojenie różnych zjawisk. Chociaż się do czegoś przydała. Cieszę się bardzo. No a z twoją sztuką? Bo ale tutaj ja bym chętnie rozmawiał. Ta proszę, bo jest wolno. Myślę, że mamy niepowtarzalną okazję właśnie, do tego, żeby rozmawiać ze sobą. Macie siebie, że tak powiem, koło siebie. Więc z odpowiedzi pani Katarzyny jakby... Czy ja czytam taką odpowiedź? Obawiam się, że to jest uproszczenie, ale że pani się wzbrania przeciwko powiedzeniu, że u początku aktu artystycznego stoi jakiś elementarny zamysł artystyczny, prawda? Nie. Nie, no jakiś zamysł na pewno stoi, ale czy to jest akurat natręctwo wychowywania kogoś, to na pewno nie. Natomiast ja nie mówię o wychowywaniu, ale o samej tej formule sztuki krytycznej, prawda? Czyli takiej, która powiedzmy angażuje się w świat zewnętrzny i próbuje go jakoś recenzować, prawda? To sądzę, że pani chyba jednak nie odległa byłaby od takiego myślenia, czy nie? No tak, ale jeżeli coś recenzuję, ja nawet nie robiłam czegoś po to, żeby coś zrecenzować. Ja wchodziłam w jakiś temat i po prostu za nim podążałam na własne potrzeby jakby go poznawałam, a cała reszta to jest już jak gdyby dodatek z zewnątrz. Ja trochę zazdroszczę artystom. A oczywiście robię to tak, po to, tego, że tak mogą powiedzieć. Artyści robią to po to, żeby komunikować się z ludźmi, bo to jest ich język. Mhm. No tak, ale przepraszam, czy chcesz się jeszcze kontynuować tę rozmowę, bo to ona jest o tyle ciekawa, że przepraszam, wszystkich o tym rozmawiamy, temat owego komunikowania się. Można komunikować się z ludźmi, przepraszam, było tak w kulturze drażniąc filistra, tak? Jakby komunikacja polegająca na tym, że się, sprowokuje, prawda? Porusza się pewne tematy tabu, pewne tematy nieporuszane, w związku z tym sztuka lubiła zawsze w to wchodzić i moim zdaniem jest to aspekt wychowywania, wychowawczy. Jesteście zakłamani, czy coś macie coś, jakby nie mówicie o czymś kulturowo, w związku z tym sztuka wchodzi w jakiś tam przestrzeń i palcem czy szpikulcem to coś nakuwa. Proszę? Niekoniecznie, bo wychowanie dla mnie to zakłada jakiś cel, tak? Jakieś zasady, do czegoś należy kogoś skłonić, tak, tym wychowaniem. Artysta może po prostu pokazać, coś mu się po prostu nie podoba, albo po prostu zawiesić moją rutynę. Tak, no ale to jest działanie, które daje, uzmysławia nam pewno. Mi proponować jakiegoś, nie wiem, styl życia i tak dalej, tak? Czy wartości. Zgoda czy nie zgoda z tym, co mówi pan? Jak mówię o wychowaniu, to cały czas... Nie, bo to złe słowo może jest, używam słowa. Taką pozycję artysty, który ma w związku z tym jakiś najpierw zanim zacznie tworzyć, to ma jakiś koncept tego, kim chciałby, żeby stał się ten docelowo ten jego odbiorca, a to zupełnie tak nie jest. Ale na pewno przecież pan mówił o sztuce swojej, o teatrze. Po co pan robi dziady? Przecież cały czas jest to, w jaki sposób pan widzi tego, jak widzi dziady. Ja usiłuję się po prostu pomóc połapać w jakiejś przedziwnej sytuacji dość sporej grupie użytkowników tej wspólnej przestrzeni, jaką jest ta przestrzeń
polskiej kultury, polskiego języka i usiłuje jakoś się po prostu w tej rozpaczy znaleźć z innymi, którzy też są w tej rozpaczy i rozpaczliwie usiłują znaleźć w tym jakiś sens i nie palnąć sobie w łeb następnego dnia. I jakby to, ta pozycja wychowawcy to była pozycja kogoś, oczekiwałbym, że tą pozycję zajmie ktoś o wiele bardziej stabilny. Niż ktoś, kto działa w takiej rozpaczy, bo ja nie mówię o tego w tym sensie, że chciałbym, żeby implementować jakieś treści w głowach tych widzów, którzy przychodzą do teatru, żeby oni wyszli z tym, tylko ja próbuję po prostu przywrócić sens temu, temu, na co oni są w jakimś sensie, na co my jesteśmy wszyscy skazani, co już nas dotyczy, co już nas tworzy. Zgoda jest chyba jakaś. Muszę zapytać Przemysława, który z kolei... Ja mam pewne naleciałości, skoro uczę, to pytać, mam... Bo twoja książka posmoleńska. To się nazywa, przepraszam, napisałem sobie, zapomniałem tytuł. Przeklęte kontinuum. Ja słyszałem taką opinię chyba Żmijewskiego, bardzo ciekawą, na temat tej sztuki czy poezji posmoleńskiej, on to nazwał bezsensownie prawicą. Nie o to chodzi, ale po prostu, że prawicą, no, że prawicowi poeci przejęli zadania sztuki krytycznej, bo się zajmują tematem bieżącym i tak dalej, i tak dalej. Pytanie jest do mnie takie, przecież jakby, jeżeli pani Katarzyna, ja rozumiem, uchyla się od tej odpowiedzi, jeżeli chodzi o aspekt wychowawczy, no przepraszam, no nie chodzi o to, że jesteś lepszy, chodzi o to, że masz zadanie do zrobienia artystyczne. Wszystko jest okej, to znaczy niektórzy artyści, taki na przykład Artur Żmijewski uważa, że wychowuje albo że należy wychowywać i może nawet myśli, że wychowuje, ale są tacy artyści, którzy nie wychowują, okay, ale nie chcą wychowywać. Że ty wychowujesz. A tak samo jeśli mówię o tobie, to bo ty jesteś nauczycielem, no to jest funkcja zupełnie inna. Ale w poezji nie też jesteś zwichnięty. Chodzi o twoją twórczość, a nie o twoją działalność pedagogiczną. Pedagogiczną, no. Tak. Ale ja myślę, że to jedno z drugim ma wiele wspólnego. Tak? Że człowiek nabywa pewnych struktur myślowych, przyzwyczajeń do tego, że może występować z jakiejś pozycji, która powinna być, czy przez uczestników jakiejś umowy społecznej jest traktowana jako pozycja uprzywilejowana, tak jak jakiegoś przewodnika. I sądzę, że te zadania sztuki, myślę, że byłoby z naszej strony jednak do pewnego stopnia hipokryzją, gdybyśmy powiedzieli, że tego typu zadań sztuka, nawet wbrew temu, co my sądzimy, tak? Nawet jeśli sądzimy, że jesteśmy pogubieni i sami nie mamy tych odpowiedzi definitywnych i że nawet do nich może niekiedy nie dążymy, to ostatecznie wchodząc w przestrzeń publiczną, sztuka chce czy nie chce wpływa na myślenie, przepraszam za wyrażenie, mas. Tak? Tutaj bym się odwołał do wczesnego tekstu Czesława Miłosza, taki przed wojną jeszcze napisał, dosyć ciekawy tekst, Bulion z gwoździ się nazywa. Aha. Tam Miłosz, który zresztą miał dosyć wyraźne sympatie lewicowe przed wojną, lepiej chyba nawet widoczne niż po wojnie, pisał o zadaniu twórcy jako o hodowli ludzi. Tak? To jest oczywiście coś, co budziłoby zapewne nasz sprzeciw, ale jest jakimś kontekstem współczesnej kultury, sztuki i w ogóle tej przestrzeni międzyludzkiej. To znaczy sądzę, że ostatecznie w dużą część projektów kulturowych, które tworzą tą otoczkę naszego życia publicznego, wpisany jest jakiś zamysł pedagogiczny. I sądzę, że on jest widoczny i w skali Europy, i w skali naszej krajowej, prawda? Jeśli osobiście miałbym na to pytanie odpowiedzieć, to oczywiście widzę pewien zakres działań, które są potrzebne. To znaczy mam, proszę Państwa, dosyć duże wyczulenie na rzeczywistość historyczną. To znaczy twierdzę, że po roku 1944, a może
lepiej by było mówić po 1939, na tej wspólnocie zbiorowości polskiej była wykonywana bardzo daleko posunięta inżynieria społeczna i że my po roku 1989 wyszliśmy do tej wolności prawdziwej czy rzekomej jako ludzie całkowicie do tego nieprzygotowani. W związku z tym widzę swoje zadanie jako człowieka, który ma powiedzmy dość dużą skłonność do postrzegania kultury przez pryzmat kategorii historycznych. Widzę taką potrzebę pedagogiki, czy powiedzmy kształcenia w zakresie świadomości historycznej. To znaczy, żebyśmy sobie zdawali sprawę jako zbiorowość, jako społeczeństwo, tak, to jest to słowo, które Norwid cytowany przez Jana Pawła II lubił, że dokonało się coś w naszych głowach, co być może powinno zostać w jakiś sposób przekształcone po roku 89. I kiedy piszę, stawiam sobie takie zadanie. Tak? Napisałem kiedyś taką rzecz, która Państwa zapewne, Pana Pawła, Panią Katarzynę, a być może kogoś z Państwa siedzących także zdziwi. Napisałem oktawami wiersz, który się nazywa 16 i jest opowieścią o procesie 16. To był takie zadanie poetyckie zupełnie szalone, które takie pytanie, czy uda się zastosować formę słowackiego, zbeniowskiego słowackiego do opowiedzenia jakiegoś wydarzenia, które jest nieodległe od nas, ale opowiedzenia go w tej przestrzeni współczesnej kultury, która już jest zanurzona w postmodernizmie i która ucieka od twardych tożsamości, prawda? I nie wiem, jaki jest tego efekt, ale efektem jest tekst, który budzi opór swoją formułą, swoim kształtem, sposobem prowadzenia opowieści i w ogóle jakąś taką bezczelnością odwoływania się do czegoś, co jest przeszłością. Więc zrobiłem to po to, żeby bezczelnie myśląc, że uda mi się kogoś, 2, 3, 5, 10 osób przymusić do myślenia o przeszłości historycznej Polski, a szczególnie o komunizmie, w trakcie czytania współczesnego tekstu poetyckiego. Czyli ta treść znajdzie się tam, gdzie odbiorca prawdopodobnie zupełnie się jej nie spodziewa. Więc to byłby taki jakiś efekt wychowawczy czy edukacyjny, polegający na wprowadzaniu pewnych treści w obręb dzieła tam, gdzie twórca się nie spodziewa. Ja sądzę, że Państwo na swoich działkach... Ale czemu swoich działkach jedną rzecz uważa, że oni mają się Państwo, nasi kochani pozostali, dziwić? Nie, ale myślę, że Państwo robią podobne rzeczy, tak, tylko w inny sposób. Tak? No przecież jakby mechanizm można jest panią Katarzynę, czy też Katarzynę, już nie udawajmy, że tak powiem, wyrobić w genderyzm. W genderyzm, prawda? W tym sensie, że spokojnie możesz być uważana za, i może powinna się uważać, za no nie, ale ja ci mówię, jakie są jakby... Przemysław wpisuje się w pewną jakby wizję kultury, prawda? Czy też jakby zadanie opisu pewnych zagadnień kulturowych. Jakby i wydaje mi się, że z tej perspektywy też tak samo można z boku patrząc nie widzieć w twoim działaniu poszukiwań własnych, twórczych Katarzyny Kozry, tylko wpisanie się do pewnego bloku zagadnień. Używam słowa genderyzm, bo to teraz ostatnio jest modne. I co z tym czymś robi artysta w takiej sytuacji? Czy to w ogóle, jakby bierzesz to pod uwagę? Myślę, czy to kompletnie to dla ciebie? Nie interesuje. Ale naprawdę? Naprawdę. Co piszą krytycy, co mówią ludzie, jak odbierają, jak się złoszczą i protestują, to w ogóle nie bierzesz tego pod uwagę, bo to nie, jest niewiarygodne. Nie biorę to pod uwagę, ale właściwie nie jest to ani, nie wiem... Nie rzutuje to na twoją sztukę. Nie rzutuje to na moją sztukę. Znaczy, ale nie ma takiego fundamentalnego pytania, po co, tak? Bo pan coś takiego powiedział. Jakaś teleologia, prawda, tego, co robimy. Tak, czy... Szczerze uważam, że są ci, którzy, tak jak pan napisał wiersz, z zamysłem, żeby zmienić świadomość,
pan zakłada, że jest potrzeba w ogóle zmiany świadomości, tak, obecnego społeczeństwa, dlatego że to społeczeństwo jest w jakiś sposób, nie wiem, niedojrzałe przez to, że żyły w okresie komunizmu. Tak? I ten komunizm był inżynierią społeczną, to by nie było inżynierii społecznej obecnej. Tak? Być może pan też uprawia w jakiś sposób. Właśnie to jest jakby granica pytania między inżynierią społeczną a wychowaniem. Tak? Jakby, oczywiście, że są artyści, którzy mają jakiś cel i zamysł, ale niekoniecznie artysta, to tak samo się trochę nie zgadzam z panią Pazerą, która jakby jednoczyła, czy stawiała na jednej płaszczyźnie artystę z lekarzem. Ja uważam, że to niekoniecznie musi być tożsamy, bo wydaje mi się, że artystą się bywa. I lekarzem niestety też. A lekarzem się wykonuje tą pracę ileś tam godzin dziennie. Tak? Ja mogę być artystą, nie wiem, przez 5 minut. Nieprawda, jak się jest artystą, tak, to się to tym artystą po prostu jest. Jest, też to mi się wydaje. A jak się jest lekarzem, to jeszcze tym lekarzem. Tak, ale ja to jest jakby moje zdanie, tak? Tak, rozmawiamy. Sztuka jakby zakłada według mnie wyrwanie z tej rutyny, albo pokazanie nawet, mogę być lepszym lekarzem, tak? Żeby zobaczyć, co mi proponuje artysta, albo sam zobaczyć w swoim zawodzie coś innego. 20 lat To znaczy mi się, przepraszam, wydaje, że jedno z drugim się wcale nie gryzie. To, że ja nie czuję się powołana do wychowywania, a inni uważają, że ja wychowuję, to się w ogóle po prostu, to się z niczym nie kłóci. Dobrze, słuchajcie, to... No pan Paweł chce chyba odpowiedzieć od dłuższego czasu. Mikrofon trzyma, ale czy chce coś powiedzieć, bo tak mi przyszła, za przeproszeniem, refleksja do głowy, że skoro Jan Paweł II ma być patronem tych naszych rozważań w jakiś sposób, to zastanawiam się, że w jego bardzo ciekawym tekście Jan Paweł II jako performer, profesor Dariusz Kosiński pokazuje taki aspekt tego pontyfikatu. Taki... ale on się też skupia na czymś, na takiego rodzaju namiętności papieża jako performera, który musi wykonać pewne gesty, bo miejsce na ten gest się nagle pojawia. Który mówiąc, niech zstąpi duch i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, robi pomiędzy tymi dwoma słowami tą pauzę i ta pauza w tej pauzie, żeby tego nie budować to jest jakiegoś tutaj pomnika temu, ale w tej pauzie jest właśnie ta namiętność performera, nie tylko, a może nie wyłącznie kaznodziei, ale też śpiewaka, który śpiewa swoją pieśń, aktora, który wykonuje ten gest, czy wreszcie, tu pan mówił na samym początku o tej źródłowości teatru. Kiedyś prowadzono takie badania dotyczące tych rysunków z groty w Lascaux. I zastanawiano się, dlaczego one są w takim dziwnym miejscu zlokalizowane. I tak, że tym twórcom było trudno to zrobić, ale dopiero w momencie, kiedy ktoś zaczął śpiewać, czy wydobywać dźwięk w miejscu, gdzie znajdował się malujący, kiedy powstawały te malowidła, czy te rysunki, okazało się, że to miejsce ma jakieś szczególne właściwości akustyczne. A potem się jeszcze okazało, że jeżeli tam zastosować światło naturalne, czyli ogień, a nie światło sztuczne, to te podwójne rysunki o podwójnych krawędziach zaczynają drgać. Czyli można się spodziewać, że to, można się domyślać, że ten akt miał też taki aspekt performatywny, nie? Czyli że i w tym, co traktujemy, co my tak dzielimy sobie, siekamy, że to teatr, a to sztuki plastyczne, a to coś, no to już dawno oczywiście te podziały w sztuce współczesnej nie oddają rzeczywistości, to nawet źródłowo to może tak nie jest.
że może nawet źródłowo jest to wyjście tego człowieka przed tą społeczność po to, żeby wykonać ten gest, narysować tego, jak Picasso, tego byka z jednego pociągnięcia. I to nie jest, niekoniecznie musi być element jakiejś inżynierii, tylko w dużym stopniu to jest po prostu, to zdaje sprawę z tego, kim jesteśmy jako ludźmi. No, jesteśmy tą namiętnością, no, tą namiętnością wypowiadania się. To dobrze, dziękuję. Komentarzy nie będzie na razie. Jeszcze jeden aspekt, który porusza papież w tym liście swoim, bo rozumiem, że jakoś chyba sobie pewne rzeczy, ja się przynajmniej, mnie one uświadomiły. Nie chcę podsumowywać, bo to Państwa też w pewnym sensie należy podsumowanie. Natomiast tam jest jeszcze, jeżeli się mówi o tych zadaniach i tak dalej, to jest kwestia przez drugiej części, co wam posłałem. Pan na pewno nie dostał tego? No to super, to teraz będziemy działali. Jest mowa o tych kwestiach związanych z etyką, tak? Czyli z kwestiami związanymi z tym, o czym zaczęliśmy mówić, o tych zagadnieniach odpowiedzialności za innych w akcie twórczym. Czy jest w ogóle coś takiego? Przeczytam wam to i proszę was, żebyście... Bo to ciekawe jest, bo ten aspekt dla mnie też jako artysty jest bardzo ciekawy. Odpowiedzialności za to, co robię wobec tego, co będzie. Mówi papież tak. Odrębne powołanie każdego artysty określa pole jego służby, a zarazem wskazuje zadania, które go czekają, ciężką pracę, do której musi być przygotowany i wreszcie odpowiedzialność, którą winien podjąć. To straszne słowo, ale pogadajmy o tym. Artysta świadomy tego wszystkiego wie także, że musi działać, nie kierując się dążeniem do próżnej chwały, ani żądzą taniej popularności, nie kierując ani tym mniej nadzieją na osobiste korzyści. Kropka. Istnieje zatem pewna etyka, czy wręcz duchowość służby artystycznej, która ma swój udział w życiu i w odrodzeniu każdego narodu. Na to właśnie zdaje się wskazywać Norwid, kiedy pisze, bo piękno na to jest, by zachwycało do pracy, praca by się zmartwychwstała. Ja mam z tego tekstu są dwie dla mnie rzeczy ciekawe, problemy. Po pierwsze to zagadnienie w dzisiejszej, o super, rynek sztuki i pieniądze. W dzisiejszej merkantylizacji działania artystycznego, poetów wyłączam, bo oni z poezji nigdy nie dążyli, ale to dotyczy w pewnym sensie waszych, państwo kochani, problemów. Czy jest tak, że wszystko jest rynkowe, wasza sztuka jest rynkowa, pani prace się sprzedają, pan musi zapewnić budżety jakichś tam teatrów, nie znam się na tym, ale to nie da się szaleć, prawda, bo są pewne ograniczenia związane z sytuacją biznesową, przedsięwzięcia kapitalistycznego, jakim jest ta... Pytanie, jak to jest? Próżna chwała, osobista korzyść, wyrzucamy. I trzecia rzecz, to naiwne troszkę, co mówi papież, ale pięknie naiwne. Tania popularność, te wszystkie pokusy, które artyści mają i zmieniają się w celebrytów często. Nie? Bo tak jest. Pytanie, tylko pytam o to, jak to jest z ekonomią. Czy to tak działacie, jakby to w ogóle nie istniało? Ta cała bagaż, ten... czy on nie wpływa na sztukę? Ale poeta też ma prawo mówić, tak, żeby być spokojnie. Chociaż z poetami wiem, że to... Dopiero jak powieść napisałem, to zarobiłem 3000 zł pierwszy raz w życiu. Za wiersze zawsze dopłacałem. 3000 dostałem. 3000 wielkie pieniądze. Ale powiedzcie mi, bo to przecież jest inaczej chyba. Jak jest z tym pieniądzem plus wolnością poszukiwań? Pani Katarzyna, czy też Katarzyna? Katarzyna. Dobrze, no ale... Weź, jakbyś łaskawie mikrofon przybliżył. Aha, to znaczy, że wydaje mi się, że zawsze będą artyści, którzy nie będą robili tylko po to i myśleli tylko i wyłącznie o tym, żeby się dobrze zaprezentować na rynku i sprzedawać. Że zawsze będą byli, jaka by nie była sytuacja, urynkowienie czy nie, utowarowienie i tak dalej. Zawsze będą tacy, którzy przede wszystkim... będą robili dlatego, ponieważ wierzą w to, co robią, bez względu na... Czyli intencje się liczą. Więc tak. I to mówisz o sobie? Mówię o sobie, ale mogę też wymienić, nie wiem, sporo nazwisk artystów młodego pokolenia, o których z całą pewnością mogę powiedzieć, że właśnie tak robią, robią po prostu nie bacząc na... Ale są oczywiście też i tacy, którzy się
nie wiem, no wpisują w rynek, no bo jest to też i z czegoś trzeba żyć, tak? Ale na pewno nie jest to pierwsza motywacja. Panie kolego, coś chcę powiedzieć? Nie, to... Nie no, jakby to może przerwać, bo ja przepraszam, że takie wam pytanie zadałem, ale... czegoś takiej rzeczywistości zastanę i próbuję po prostu w jak najlepszy sposób wykorzystać to, co od mojej polis dostaję do dyspozycji, czyli ten amfiteatr i ten chór, i czy w tym wypadku tą salę i tą scenę i aktorów, którzy zobowiązują się do tego, czy deklarują to, że przez jakiś czas oddają się w ręce kolejnego reżysera i próbują podążać w tej podróży, czy w tym wspólnym doświadczeniu, czy czasem błądzeniu, albo bardzo często błądzeniu, konsekwentnie za tymi zmieniającymi się przewodnikami, no bo tak to w praktyce wygląda. W tej przestrzeni, w której ja się wypowiadam, jesteśmy w Polsce w takim dosyć dobrej sytuacji. Znaczy, ten teatr ma się nieźle. On mówi na dużo różnych tematów. Jakoś w przeciwieństwie do innych krajów europejskich cały czas jednak teatr jest bardzo, bardzo w Polsce istotny. Często spektakle teatralne jeszcze cały czas prowokują dyskusje. Jakoś mamy potrzebę się o to spierać. No i też można powiedzieć, że to, co jakoś pewne doświadczenia teatralne z Polski rodem też wpłynęły bardzo mocno na to, jak ten teatr światowy teraz wygląda i czym się pasjonuje i w jakich terytoriach szuka. Więc no ja trochę mam do czynienia z takim zestawem, no jak, tak jak w takich tradycjach w teatrze dostawało się zestaw masek, z których aktor korzystał i kontynuował pewien styl, modyfikował go i tak dalej, no to teraz być może te ramy są luźniejsze, one cały czas istnieją. To cały czas jest taki rodzaj taka przestrzeń, którą społeczność oddaje i mówi warunkowo na jakiś czas. I mówi, zrób nam święto. I my w teatrze próbujemy robić to święto. Super, bardzo, bardzo dziękuję. Patrzę na zegarek, dlatego że mam taką prośbę, żeby tego nie przedłużać. A to was zapytam jeszcze raz, a potem już zostawiam was państwu. Ja przepraszam, ja mam doświadczenie działania w takim czasopiśmie Brulion się nazywało. I po latach przyszła do nas, niektóry do mnie, refleksja, ile myśmy dziadostwa zrobili. Odpowiedzialność za tę robotę. Kogo wziął, jakby na złe drogi nawet mogliśmy tymi głupotami sprowadzić. Tak patrząc na to po latach. Zastanawiam się, czy wy się też nad tym zastanawiać. Czy ten kryterium odpowiedzialności, jakby, że jest pewna granica poszukiwań twórczych czy artystycznych, poza którymi można komuś zrobić krzywdę, najnormalniej rzecz ujmując. Czy myśleliście kiedyś o tym, czy to w ogóle jest tylko mój problem? No, w tym sensie... No bo tam były nieprzyjemne rzeczy w tym Brulionie, tak, i narkotyki i tak dalej. No takie naprawdę, które można potem po latach, cholera, może myśmy kogoś zainteresowali rzeczami jakimiś bereźnymi, złymi, niedobrymi i tak dalej. Myśleliście, macie jakieś takie myślenia do swojej sztuki, czy w ogóle to jest poza refleksją? Ale Przemku, zacznij, bo ty nic nie mówisz, siedzisz. Tak. Ale nie, to nie. Bo ja, jeśli można, to zastanowię się. Dobrze. Ja przepraszam, że was pytam wprost, ale to okazja jest rzadka, no. Czy sprowadzamy na złą drogę? No, czyli masz takie poczucie odpowiedzialności. Panie Pawle, przepraszam mnie na ty. Czy jest taki rodzaj myślenia o tym? Ja mam do czynienia najczęściej już z tymi, którzy już są sprowadzeni na złą drogę. Tak wcale nieprawda. No jak to nieprawda? Skąd wiesz, kogo masz na sali? Ja nie mówię tylko o tych, którzy są na widowni, ja mówię głównie o tych, którzy są na scenie. O widzach pomyślałem. Niewinnych. Myślałeś kiedyś o tym, czy co się nie myśli o tym?
No chyba się nie myśli. Jak się okazuje, nie. I tu cię mam. Żartuję. Ja też wygłupiałem się przecież. Nie, bo zastanawiam się, no, intensywnie się zastanawiam się nad tym, czy któryś z moich spektakli mógłby któregoś z moich odbiorców doprowadzić do jakichś skrajnych stanów rozpaczy, załamania albo jakichś czynów niebezpiecznych dla... Nie wiem, nie wydaje mi się. Okej, okay, dobrze, no super, ale dopiero teraz o tym myślisz, to też jest ważne, bo o tym rozmawiamy. Wcześniej jakby rozumiem z pewnej perspektywy, którą przyjmuje pan, bardzo przepraszam, nie jest to brane pod uwagę. No dla mnie to też jest jakiś tam rodzaj... Nie, ja mam po prostu poczucie, że doświadczam jakiegoś niezwykłego luksusu, że w ogóle biorę udział w takim akcie komunikacji, w którym ten widz daje mi tak dużą przestrzeń, że siada na widowni czy w przestrzeni, czasem nie na widowni, bo czasem to mieszamy. Wchodzi w tą przestrzeń, którą dla niego budujemy, pozwala się tam sobie w tym zanurzyć i przez tych kilkadziesiąt minut albo kilka godzin jest otwarty i czasem bardzo w tak niezwykły sposób otwarty, w jaki bardzo rzadko potrafi być otwarty w innych przejawach, w innych momentach w swoim życiu bardzo często. I mam wrażenie, że doświadczam czegoś niezwykłego, że ten odbiorca, że to, co my możemy mieć w teatrze, to jest coś bardzo pięknego i coś bardzo ulotnego. Że to jest też jakiś rodzaj luksusu jednak. Jeśli patrzymy na to, w jakich my funkcjonujemy sytuacjach na co dzień, w czym my się znajdujemy, to ta przestrzeń, w jakiej zanurzamy się w teatrze, ona jest podniesieniem. No. Ona jest, świętem, tak jak mówiłeś. Świętem. Świętem, tak. Od świętnością. Katarzyna, nic nie mówię. Ja chciałam powiedzieć, że Brulion był naprawdę super. A ja też chciałam powiedzieć, że Brulion był super. Na złą drogę, bo toście po prostu... Gdybyś nie czytali Brulionu, bylibyście na pewno na innym miejscu. Na pewno nie. Ale nie, no na pewno dobra. Bylibyśmy gdzie indziej. Chciałam powiedzieć, co ja chciałam powiedzieć? Z tą odpowiedzialnością, no właśnie, tak? No właśnie, bierzesz to, czy ja wierzę w odpowiedzialność? Nie, czy bierzesz to pod uwagę? Czy biorę pod uwagę. Jak akt twórczy jest na tyle silny, że w ogóle nie myśli się o tym? Myślę, że się... Znaczy powiem tak, Caravaggio był mordercą, ale przez to, że był mordercą, to wcale nie oznacza, że stał się lepszym artystą i odwrotnie. Czyli odpowiedzialność w jakim sensie? To znaczy każdy człowiek jest, czy artysta, czy jakiś tam, każdy jest jak gdyby... Kowalem nie swego losu, tylko odpowiedzialnym za to, co wobec innych robi. No oczywiście, tak. I każdy powinien być tak samo odpowiedzialny. Powinien, tak? Ale to powinno się tyczyć każdego, a nie tylko artysty, tak? Ja słucham, ja notuję wszystko grzecznie, no to bo to są ciekawe te odpowiedzi. Nie będziemy cię się spierać, panie Przemysławie. Szanowny panie Przemysławie, jak to tam jest? Szanowny panie profesorze, otóż ja bym powiedział tak, że... Granica w sztuce jest rzeczą dobrą, bo ona oczywiście jest do przekraczania, ale jest też po to, żeby czasami niekiedy, a niekiedy znacznie częściej pozostawać pomiędzy granicami, prawda? I były takie epoki, które bazowały na tym, że się reprodukowało pewne wzorce kulturowe. I te epoki również tworzyły arcydzieła, żeby nie mówić tak, że pozostawanie w granicach nieustannie likwiduje, tak, sztukę, czy powiedzmy sprawia, że ona więdnie. Niewątpliwie jest tak, że jak sądzę, podobnie w całej kulturze, w literaturze również, musi być ten ruch wahadłowy między pozostawaniem w granicach i przekraczaniem ich wtedy, kiedy jest to stosowne. Mhm. Ale niewątpliwie jako człowiek, który przyznaje się do tego, że jest chrześcijaninem, muszę stwierdzić jednoznacznie, że ta odpowiedzialność, jak sądzę, jest jedną z ważniejszych funkcji, o których tworzący dzieło artystyczne jakiekolwiek powinien pamiętać. Dlatego, że jeśli zaczęliśmy rozmowę od tego, że istotą kultury jest w ogóle dialog, to rzeczywiście
jakieś nadmierne przekroczenie przyzwyczajeń odbiorczych, czy powiedzmy zasad dobrego wychowania, czy czegoś, co się uznaje za moralne lub niemoralne, może wywierać wpływ negatywny. Oczywiście tysiące przykładów w sztuce takich zachowań, czy takich dzieł, które tego rodzaju wpływ wywierały, czy powiedzmy posługiwały się tym sposobem, nie bacząc na to. I niekiedy w ostatecznym rozrachunku okazywało się, że robiły rzeczy dobre, tak? Post factum. Ulubiony taki przykład z dziedziny plastyki, odwołując się do doświadczenia pani Katarzyny, czy tych sztuk, które z plastycznością wiele mają wspólnego, to jest oczywiście wyświechtany przykład Van Gogha, tak? Czy Van Gogha, który przekraczał granice na własny rachunek, tak, rozmaite granice i skończył w taki sposób, że zapłacił własną chorobą. Tak? Pytanie, tak, czym była spowodowana i tak dalej, to już zostawmy, bo oczywiście moglibyśmy na ten temat pewnie długo dyskutować. Ale sztuka, czyli chciałbym powiedzieć tak, sztuka polega na przekraczaniu granic częstokroć, ale jako piszący staram się po prostu o tym nie zapominać. Tak? W związku z tym... Żeby nie przekraczać. Tak, staram się nie przekraczać rzeczywiście. Wtedy, kiedy nie jest to konieczne, bo niekiedy dzieło wymaga, tak? Powstaje jeśli jest konieczność artystyczna i ona jest uzasadniona, to wtedy, jak sądzę, sztuka i odbiorca wybacza takie rzeczy i przyjmuje je jako konieczne. Ja bym zaraz zapytał, ale to byśmy za chwilę państwa musieli dopuścić, bo kiedy jest ta konieczność i tak dalej, bo to mnie tematy interesują. Bo kto decyduje, że ta konieczność jest artysta, odbiorca i tak dalej, i tak dalej. Czy ktoś trzeci... I kto to rozgrzesza, że to jest wtedy wolno, wtedy się... I długi temat. Słuchajcie państwo, ja, oczywiście jak zawsze te rozmowy nabierają rumieńców, kiedy się lepiej poznajemy. I się człowiek już tak nie wstydzi. Zawsze na początku jest takie skrępowanie, potem jest... Ja to o sobie mówię. W związku z tym, bo państwo to się świetnie zaczęli od początku. Natomiast teraz byłby taki czas, że już ja bym zamilknął, i kamery mogą się spokojnie wyłączyć, bo tak zamykamy tę część bez podsumowania. Bardzo wam dziękuję, bo oficjalnie mówimy to, za to, coście powiedzieli.